Dzień dobry, moi drodzy, 29 dzień marca, dzisiaj bardzo Was serdecznie witam w tym naszym dzisiejszym spotkaniu wstawakowym, aczkolwiek jak się domyślacie, jak pewnie wiecie, nie będzie to spotkanie tylko ze mną, ja będę tutaj tylko takim gierynkiem, który gra na trąbce, żeby powiedzieć, że za chwileczkę przyjdzie Agata i Wam coś mądrego powie, bo dzisiaj dzień agatowy. Bardzo zapraszam, kochani, na kolejne wstawaki, nauczmy się kolejnej mądrości i zróbmy coś dobrego z tym dzisiejszym dniem. Jedziemy! Cześć, uśmiecham się do Was w kolejny wtorek, gdzie będziemy zastanawiać się nad następnym bardzo mądrym cytatem. Dzisiaj jestem trochę taka wycofana i przestraszona, dlatego że cytat będzie dotyczył miłości, a ja nie wiem, czy jest drugi tak bardzo wyświechtany temat i temat, o którym mówi się tak trudno, jak właśnie miłość, ale spróbujemy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Święta Editha Stein powiedziała tak: miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje. Część z Was już wie, że ja się lubię trochę spierać ze świętymi, więc chętnie się tutaj pospieram. To znaczy, jak to miłość to coś najbardziej wolnego? Przecież kiedy kocham, kiedy wchodzę w relację z kimś, to siłą rzeczy zostaje ograniczona. Już nie mogę robić wszystkiego, co chcę. Już nie mogę patrzeć tylko na to, co ja bym potrzebowała, tylko jestem trochę zależna od drugiego. I czy to jest relacja małżeńska, czy to jest relacja jakaś narzeczeńska, czy w ogóle chłopak-dziewczyna, albo przyjaźń, albo rodzicielstwo, jakakolwiek relacja miłości, to ona nas trochę ogranicza. Tymczasem Święta Editha Stein nam mówi, że miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje. Że nie ma nic bardziej wolnego, przepełnionego wolnością niż miłość. Brzmi trochę paradoksalnie, ale jeżeli się w to wgryziemy, a warto to zrobić, to może odkryjemy, że jest w tym głębia i jest w tym prawda. Kiedy mówimy, że Bóg jest miłością, to co mamy na myśli? Co to znaczy, że Bóg jest miłością? To znaczy, że patrzymy na Trójcę Świętą, na przykład, na najpiękniejszy wzór miłości, tej wymiany darów, przyjmowania darów i widzimy w nich i między nimi, że tam jest pełnia wolności, że tam nikt do niczego nie jest zmuszony, tam nikt niczym nie jest ograniczony, zniewolony. Tam wszystko dzieje się dlatego, że oni tego chcą, że chcą siebie nawzajem sobie oddawać i siebie przyjmować. Jeżeli Trójca Święta, jeżeli Bóg jest dla nas wzorem miłości, to patrząc na to, jak On zachowuje się też wobec nas, kiedy nas zawsze zostawia wolnymi, kiedy pyta, mogę, czy pozwolisz, czy chcesz spełnić tę wolę, to możemy się uczyć relacji z drugim. I dzisiaj jest dobry dzień, tak myślę, żeby się zastanowić nad tym, jak wygląda moja miłość. Jakakolwiek by ona dzisiaj nie była, w jakimkolwiek wymiarze, w jakich relacjach. Czy ja daję przestrzeń, czy jestem kontrolujący, czy ograniczam, czy jestem zaborczy, czy pozwalam drugiemu być sobą, czy daję wolność w tej relacji. Czy nie jest tak, że chcę wszystko zagarniać, że chcę wszystko mieć dla siebie, wszystko jakoś trzymać w ryzach? Bo miłość ma być tym, co jest najbardziej wolne, co zawsze zostawia przestrzeń, co zawsze pyta o zgodę, co zawsze daje szansę. Miłość, patrząc na Trójcę Świętą, jest właśnie taka. I takiej miłości możemy się od niej uczyć, uczyć się od Boga, i sprawdzać, jak to wygląda w naszej codzienności. Czy ja daję drugiemu wolność w relacjach i czy ja tę wolność też mam? Bo jeśli nie, to może trzeba nad tym popracować. Do zobaczenia. Cześć! Bo
Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo Wam za nie dziękuję. Kochani, ośmielam się przypomnieć po raz kolejny o naszej akcji pomocowej w związku z Ukrainą. Linki znajdziecie w opisie pod filmem, jak można wspierać Ukrainę, jak można pomóc naszym braciom i siostrom, którzy przeżywają tak straszne rzeczy, którzy potrzebują naszej pomocy. Bardzo Was, kochani, zapraszam do tej wielkopostnej jałmużny. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już jutro z Bogiem. Pa, pa!